Państwa w czwartej części naszego kursu malowania dla absolutnych amatorów. Przypominam, nie mówię, jak to się robi prawidłowo. Mówię o tym, jaki swój sposób na malowanie ikonek w stylu ludowym sama odkryłam, sama się nauczyłam. Pewnie nie jest to profesjonalne, ale to znaczy, że każdy z nas może spróbować bawić się farbami i bawić się ludową sztuką, czy po prostu sztuką w stylu ludowym, jak kto potrafi. Zajmiemy się dzisiaj najtrudniejszą chyba rzeczą, przynajmniej dla mnie najtrudniejszą, to znaczy malowaniem twarzy. Musiałam znaleźć kilka takich swoich sposobów, żeby to opanować. Znów, nie wiem, czy one są prawidłowe, ale są na pewno proste, więc może Państwu też to się przyda. Przejdźmy zatem do malowania. Pierwsza rzecz i pierwsze pytanie, które na pewno się pojawi, to pytanie o kolor. Nie wszystkie farby, które w tytule mają cielisty, rzeczywiście są cieliste. Większość z nich jest po prostu różowa. Ja przez długi czas próbowałam sobie z tym radzić, mieszając kolory, mieszając kolor trochę różowego, trochę żółtego, trochę białego, no i sprawdzając najprościej po swojej karnacji, czy to wszystko jakoś się składa i czy to pasuje. Ostatecznie odkryłam farbę, to nie jest reklama, to jest po prostu polecenie, firmy Amsterdam, ona, nazwa już mi się zatarła, ona ma numerek i tak Państwo nie będą widzieli, to jest lustrzane odbicie, ona ma numer 718 i to jest taki kolor, który przy takich ludowych ikonach, może przy jakimś żywym człowieku, przy portretach to by się nie sprawdził, ale przy tych folkowych ikonkach ona jest dość dobra. Jedną większą twarz zdążyłam już sobie wcześniej pomalować, bo wszystkiego byśmy nie zdążyli zrobić. Ale proszę zobaczyć, to jest taki kolor, który przy jednym, przy dwóch warstwach już daje taki kolor, że można uznać, że jest to twarz i nie trzeba się bawić w żadne mieszanie kolorów. Oczywiście potem będziemy go stopniowo w różnych punktach twarzy, za chwileczkę pokażę, rozjaśniać albo przyciemniać. Często też się zdarza, że na tych folkowych ikonach postaci mają namalowane czerwone rumieńce i to też jest sposób na to, żeby troszkę życia w to pchnąć. Już muszę uważać, żeby nie, tego się chyba nie powinno robić nad obrazem, żeby ta farba tutaj nie chlapnęła nam na gotowe rzeczy, bo to już byłby dramat. Widzą Państwo, że od wczoraj tutaj na tej ikonie przybyło trochę kwiatków. Dbałam o to, żeby były różnokolorowe, żeby się tutaj sporo działo. Jestem ciekawa, jak u Państwa to wyszło. Dobrze, ja to sobie potem na spokojnie skończę, ale widzą Państwo, że jest to taki kolor, który się tutaj doskonale sprawdzi. Ręce też już zdążyłam po prostu pokolorować, tak jak mówiłam, płaska kolorowanka. Zmieniłam tutaj szal u świętego Mateusza, żeby tak wyglądał jednak inaczej, tak mi się bardziej podobało. Dłonie są trudne, tak jak mówiłam, ale też proszę się nie przejmować, żeby one były jakieś perfekcyjne, dlatego że nawet na ikonach wielkich mistrzów zdarzało się tak, że prawdziwy mistrz malował twarz, no a uczniowie domalowywali resztę, więc to się często zdarza, że te ręce są toporne, niezdarne i absolutnie w niczym to nie przeszkadza. Ale najtrudniejsza rzecz, która nas teraz czeka, no to nas czeka sama twarz, czyli brwi, oczy, no i jakieś tutaj nadanie leciutkich przynajmniej kolorów. Chociaż tak jak mówiłam, to cieniowanie też już nie będzie tutaj nawet na twarzy konieczne. Ale jak to zrobić, żeby ta twarz wyglądała jak twarz? Ważne jest przy malowaniu, i to mi kiedyś ktoś mądry powiedział, ty nie patrz na to, że masz namalować dzbanek, albo że masz namalować las, albo że masz namalować twarz. Patrząc na wzór, albo patrząc na krajobraz, spróbuj zobaczyć w tym plamy. Spróbuj zobaczyć całość. Szukaj plam kolorystycznych, a nie myśl o tym, że to ma być drzewo. No i trochę patrząc właśnie w ten sposób, szukałam tych plam na obrazach, które będę kopiowała. Potrzebujemy troszkę cienia. Ja to sobie wyrzucę na paletkę, bo będzie łatwiej. Tu jest szaro-brązowe. Takie sobie zrobimy
do przyciemniania. Mówiłam, przyciemnianie to nie jest proste dołożenie. O, a dlaczego dałam czarny kolor? Gdzie mam brąz? Tu jest brąz. Proste przyciemnianie to nie jest po prostu położenie na czarno czegoś, bo to nie będzie nam odzwierciedlało tego koloru i nam niewiele da. Brązowy powinien jednak lepiej pasować. Zaraz zobaczymy. I potrzebujemy troszkę białego. Ja też sobie to wyrzucę na paletę, żeby nie zachlapać potem obrazu. I jak to teraz można zrobić? Mamy zostawioną przestrzeń, dziurę, czy namalowane samą. Proszę zobaczyć. Staram się to zbliżyć tak, jak to jest możliwie najlepiej. Mamy miejsce na oko. Jeżeli teraz chcemy zrobić powiekę, to malujemy ją, trzeba po prostu tutaj narysować jaśniejszy cień, który będzie powieką. Nie może być zupełnie białe, ale jak nałożymy białą farbę, a potem troszkę wody na pędzel, to nam się tutaj robi, to nam się robi taki jaśniejszy tutaj cień, który będzie sprawiał wrażenie właśnie powieki. On prawdopodobnie jak wyschnie się zrobi za jasny, to wtedy ciutkę poprawimy. Chodzi o takie zrobienie wizualnego wrażenia, nie namalowanie tej powieki jakoś wprost, tylko bawimy się już tutaj cieniami. O, właśnie. Już mamy. No i jeszcze leciutko podkreślić oko od spodu, ale też delikatnie tutaj dodajemy światła. Mam nadzieję, że to jest widoczne. To są takie detale, które trudno jest poddawać. Dobra, to mamy. I teraz nie wiem, czy ten kolor brązowy, którym chcę malować cienie, będzie wystarczający, czy będzie za mocny. Nie, jeszcze zaraz zobaczymy. Jest troszkę za mocny. Ja sobie zmierzę ten brąz z tym odrobiną tego cielistego, którego używałam do malowania twarzy. To nam troszeczkę ten kolor. Nie wiem, jak to się naprawdę nazywa. Troszkę go nam tak i uspokoi, i wybieli. O, właśnie, nie wiem, czy to widać. Pewnie słabe. Ale jakby nam Państwo próbowali, to by nam Państwo widzieli, że te kolory, nawet jak zmienia odrobinę odcień, to już to jest to, o co nam chodziło. Staram się malować bokiem do siebie, wolę malować z przodu, ale wtedy Państwo by widzieli dużo mniej. A to też nie o to chodzi, żebym ja sobie namalowała, tylko że Państwo widzieli. I teraz tutaj nad okiem dajemy troszkę takiego cienia. No bo jest tak, że skoro jest brew, to ona nad okiem jednak rzuca ten cień. Mam za drobny pędzelek, ten będzie lepszy. Tradycyjnie wycieramy w fartuszek. Naprawdę proszę, w najlepszych ciuchach się nie brać do malowania. Potem oglądam te filmy, widzę, jak one wyszły, że wyglądam jak taki brudas w byle fartuchu. Przepraszam, ale to jest strój roboczy. Wyszło to zachwycająco, ale jakoś tam wyszło. Dobrze? Minimalnie, naprawdę minimalnie tej farby, bo to chodzi tylko o to, żeby pobrudzić, a nie żebyśmy tutaj namalowali jakąś wielką sprawę. O, za mocno. Ale wtedy woda na pędzel i taki świeży akryl, proszę zobaczyć. On się jeszcze ładnie tutaj rozmywa. I tu jest ten cień, który w naturalny sposób rzucają nam brwi na oko. I widać w tej chwili i powiekę, i samo oko. Teraz potrzebujemy oczywiście zrobić białko w oczach. I tutaj już nie musimy tej farby specjalnie oszczędzać. Jeżeli mamy czarne tło, to zostawiamy odrobinę, żeby był ten zarys oka widoczny. Proszę zobaczyć, ja nie zamalowuję tego do końca. A jeżeli malujemy to na jasnym tle albo jakimś innym, no to jakimś kolorowym, no to warto tę samą tę gałkę oczną jednak
delikatnie zarysować. Nie za mocno, potem sobie to możemy poprawić, ale żebyśmy wiedzieli, co jest co. Tak jest. Teraz źrenica. Aha, tu mam czarną farbę, dobrze. Teraz źrenica. Źrenicy to też jest moje gdzieś. Człowiek się uczy, dopatruje pewnych rzeczy. I wyobrażam, jak się będą śmiać ci, którzy naprawdę potrafią to robić, ale proszę, nie oglądajcie, bo to nie jest dla was. Wy wiecie jak. Jak malujemy źrenicę, to nie malujemy kółeczka, wiecie? Bo zawsze trochę tego kółeczka nam, jak mamy, jak patrzymy w naturze, to nam zawsze trochę powieki zasłaniają po prostu. Proszę zobaczyć, jak namaluję takie kółeczko, to wygląda bardzo. Wygląda bardzo nienaturalnie i wygląda jak taki potwór. O. A jak malujemy ją wyprostowaną, czyli schowane brzegi tego kółeczka jednak gdzieś pod powiekę, to wtedy to jest dużo naturalniejszy efekt i mniej straszny, chyba że chcemy malować jakiegoś wampira, ale to raczej nie na świętych ikonkach. Boję się, że namaluję muzeza, jako że nie mogę spojrzeć na niego od tej strony, od której bym chciała spojrzeć. Ale nie jest tak źle. Strasznego zadania. Dobra. Teraz jak już mamy namalowaną tęczówkę, możemy sobie tutaj białka poprawić. O tak, żeby to było. O tak. O. Tak. Błąd zrobiłam w zasadzie, że namalowałam tęczówkę czarną. Dlaczego mi nikt zwrócił uwagi, a ja tutaj z rozpędu i z przejęcia, że ktoś mi patrzy na ręce, zrobiłam taki błąd. No ale nie ma takich błędów, których w malowaniu nie można poprawić, prawda? Dlatego szybciutko brązową farbę troszkę rozjaśnimy mu teraz te czubeczki, żeby nie miał ich takich czarnych, bo źrenicy nie będzie widać po prostu. To i tak będzie widać na żywo, bo obawiam się, że na filmie takich detali Państwo mogą nie zauważyć. Dobra. Tu jechałam za mocno gdzieś, ale to bierzemy, może przeschnie będzie lepiej. Później poprawimy, dobra. To jest jedno, ale to jeszcze nie jest wszystko przy twarzy, bo tutaj są takie miejsca, które należałoby lekko rozjaśnić. To znaczy te, które są wypukłe, powinny być jaśniejsze. Cóż teraz jest wypukłego? Ano, nos i czoło. Więc znów bierzemy odrobinę białej farbki, maziniemy sobie tak nie za mocno, wycieramy pędzel i malujemy sobie na nosie. Wyciągamy ten nos na wierzch. Nos i przynajmniej trochę łuki brwiowe. To prawdopodobnie za pierwszym razem też nie wyjdzie, że ta farba tak bardzo rozwodniona będzie mało widoczna, ale to wtedy można to poprawić i jeszcze raz poprawić. W ogóle się takich rzeczy nie boimy. O, proszę zobaczyć. I ta twarz nabiera takiego. Twarz nabiera lekkiej przestrzeni, nie wiem na ile, trochę widać, widzę, że trochę widać. No i teraz można to samo zrobić z policzkami, czyli trochę je tutaj od oka wyciągnąć, tak jak mamy kości policzkowe. O. Jeżeli będą Państwo malowali z jakiegoś wzoru z ikon, to tam to jest doskonale widoczne, tak? Ja tutaj wymyślam, ale bo trochę mam już takie nawyki i wiem, jak to zrobić, ale tak jak mówiłam, proszę poszukać na obrazie plam i po prostu plamy powtarzać. Ja tylko postaram się teraz podnieść przynajmniej bokiem. Widzą Państwo, że ta twarz nabrała troszkę takiego
pseudo trójwymiaru. To, czego nam jeszcze brakuje, to nam oczywiście brakuje teraz tych czarnych źrenic. Już troszkę przeschło, mogę je tutaj dorzucić. Czarne źrenice w oczach. Oczywiście im większe, tym lepsze, bo to zawsze ładniej człowiek wygląda z rozszerzonymi źrenicami, a nie z małymi. To jest taki detal, który myślę, że nawet nie będzie specjalnie widoczny, tylko jakby ktoś się przyglądał bliżej. I to, co zawsze człowiek w oku ma i się żywym ludziom przynajmniej maluje, to są te błyski w oku. Mam taki naprawdę mini cienki pędzeleczek. To jest rozmiar 1/10 mm. 10 przez 0 łamane. O, to jest taki rozmiar, 10 przez 0. I tutaj sobie malujemy te dwie kreseczki, takie, które się zwykle w oku pojawiają. Kreseczka i taka kropeczka, i to w zupełności wystarcza, żeby sprawić wrażenie takiego błysku w oku i pokazać, że to nie jest takie do końca martwe. Anioła sobie dalej domaluję. To już później, bo to by wszystko trwało i trwało. I podobnie jest z rękoma. Ręce są trudne i to nie jest mój ulubiony motyw do malowania i przyznaję bez bicia, ale jak już Państwu pokazuję, no to trzeba konsekwentnie pokazać wszystko. Zauważyłam, że na tych ikonach mieli problem z rękoma, ale mieli też problem z tym, żeby na przykład zauważyć, że człowiek ma kciuk. Nie zawsze go zauważali. Czasami ignorowali, że człowiek ma kciuk i malowali taką łapkę z pięciu wielkich paluchów. Chociaż i tak wychodziło im to lepiej niż mnie, jak tutaj patrzę na tego cuda. Ha, dobrze. Tuż są, jest jakiś aniołek czteropalczasty, może być czteropalczasty, może być kuleczka zamiast dłoni, zwłaszcza jak postać jest mała. Warto troszkę zaznaczyć paznokcie. Ja tutaj już sobie sprzątałam farby i nie mam takiej jasno-różowej, więc to też jest, jaki ja mam pędzle zniszczony. Aż wstyd. Troszkę tutaj rozjaśnić minimalnie też takim cieniem, żeby na tych palcach coś się pojawiało. Te nie, bo on tutaj trzyma tak, więc tutaj nie będziemy na pięści tego malować. Dobrze. I teraz będzie ostatni już etap, ale to tylko też mogę pokazać fragmencik, bo to zajmuje jednak sporo czasu. To znaczy, kiedy już stwierdzamy, że ta ikonka jest gotowa i że wygląda tak, jak chcieliśmy, to naprawdę na samym końcu, nawet wtedy, jak już to wszystko obeschnie, możemy wziąć to, o czym mówiłam, czyli pastę pozłotniczą. Farby nie dają takiego dobrego efektu. Nie wiem, czy pastę pozłotniczą się na pewno w ten sposób układa, czy znowu już dokonuje to jakiejś profanacji, ale jak to mówili starzy górale, jeśli coś jest głupie, ale działa, to znaczy, że nie jest głupie. I proszę zobaczyć, pasta daje rzeczywiście efekt położonego złota, ale trzeba bardzo na nią uważać, żeby ona się po pierwsze nie rozmazała. Tutaj przychodzi nam na pomoc właśnie czarne tło albo po prostu tło z gruntu, które możemy w każdej chwili położyć obok i sobie zamaskować błędy. Ta pasta się lekko rozmazuje. Kładziemy ją cieniuteńką warstwą. Jak wyschnie, możemy położyć drugą warstwę. To nie jest taka konsystencja jak farba. Ona się marzy tutaj nam po tym obrazie lekko. Ale jak wyschnie, to jest ok. A po wyschnięciu, naprawdę dobrym wyschnięciu, czyli nawet po 2-3 dniach, można ją sobie delikatnym, na przykład wacikiem, przepolerować. I ona wtedy się troszkę wygładza, dostaje jeszcze więcej błysku. Nie wiem, czy to widać, tak? I w ten sposób ta ikona dostaje takiego świętego nimbu dosłownie. To znaczy uważam, że wygląda dużo ciekawiej. No chyba, że, nie wiem, trafiają Państwo na taką ikonę, która ma aureolę na przykład całą malowaną i to malowaną ozdobnie, bo i takie się zdarzają, czyli że aureolę na przykład stanowi jakiś wieniec z kwiatów. No to wiadomo, że tam już ze złotem się nie pchamy. I tak wyglądają poszczególne etapy malowania, które pokazałam w bardzo wielkim skrócie.
I tak naprawdę moim celem było zachęcenie Państwa do tego, żeby sami Państwo spróbowali takie obrazki sobie zrobić. Mam nadzieję, że udało mi się Państwa przekonać do tego, że nawet jeżeli nie jesteśmy profesjonalnymi malarzami, nawet jeżeli nie mamy pojęcia zielonego o farbach, o technikach, to akurat ludowe obrazki to jest taka przestrzeń, którą spokojnie możemy sobie sami wypróbować, sprawdzić, czy nam to wychodzi, czy nie wychodzi, czy sprawia nam to frajdę, czy nam to nie sprawia frajdy. No i jeżeli wyjdzie, no to może spróbować sobie powiesić jedną w domu taką. A może się okaże potem, że to właśnie one wyznaczą styl całego domu. To, co zrobiliśmy, wygląda mniej więcej tak. Ja jeszcze ją będę kończyła. Na końcu pokażę Państwu zdjęcie, jak to wyszło. A na razie bardzo serdecznie dziękuję za spędzony razem czas i polecam nie tyle siebie, co raczej zabawę z pędzlami. Bardzo serdecznie dziękuję.